Budowa podkarpackiego systemu informacji przestrzennej trwała niemal 4 lata dłużej niż zakładano. Harmonogram wdrożenia, jak się okazało, był zbyt optymistyczny i nierealny. Z ustalnym kontroli NIK wynika, że komitet sterujący i grupa robocza powołane z myślą o tym projekcie istniały głównie na papierze, nie podejmując wymaganych działań doradczych i strategicznych. Jednak gdy system ruszył, okazał się bardzo przydatny. Zapotrzebowanie ze strony instytucji i obywateli na usługi zdalne przerósło oczekiwania, dlatego nikt zwraca uwagę, że warto wyciągnąć wnioski na przyszłość z błędów, jakie popełniono w przeszłości.